Siema! Z tej strony Godboy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, ale zanim do filmu przejdziemy, to kilka ogłoszeń i w ogóle jakieś wyjaśnienie, co się działo ze mną. Nie zginąłem, bo niektórzy się już trochę bali, że tak zniknąłem bez śladu, mało odpisywałem i tak dalej. To z tego względu, że wyjechałem na turniej. Większość moich turniejów odbyła się w miejscach, gdzie nie ma super internetu albo nie mam częstego dostępu. Również też po prostu na moich turniejach nie mam tyle czasu, żeby siedzieć jakoś w social mediach i głównie zajmuję się swoim sportem wtedy, więc no niestety nie mam tylu czasu. Jest sorki, że nie zostawiłem do was filmów, niestety troszeczkę się nie wyrobiłem z montowaniem filmów, mimo że miałem kilka nagranych i po prostu stwierdziłem, że wolę je zostawić na później i później zacząć już tak regularnie wam wrzucać, słuchajcie. Kolejne turnieje oczywiście będę miał, więc czasami będę znikał, znowu tak, ale nie zostawię już was bez filmów i planuję teraz rzucać filmy tak co 3 dni głównie, czasami pojawi się co 2, może czasami kilka razy z rzędu, kilka dni się pojawi, coś tego stylu właśnie będzie robione, a dzisiaj to w ogóle sobie zagramy w Among Us, słuchajcie, także w Among Us w Minecrafcie, no to co to się dzieje, panie? Jeszcze brakuje, żeby grać w CS-a, w Robloxie, w Minecrafcie, co nie? Albo coś takiego, nie wiem, może kiedyś coś takiego będzie. Co nie? Więc wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Dobra, słuchajcie, także jeszcze szybko info, także filmy wiecie, wszystko wiecie. Zostawcie, strzelcie suba, czy tam zostawcie suba, będzie fajnie. Słuchajcie, próbujemy dobić do 1000, a już do 20 czerwca niedługo nam zostało. Aha, słuchajcie, jeszcze bym zapomniał. No tak, Goldboy, nic nie napisałeś na Dzień Dziecka. Wy mieliście, jak ja, Dzień Dziecka. Mam nadzieję, że fajne rzeczy dostaliście. Możecie napisać w komentarzu, co dostaliście. Sorry, że taki trochę spóźniony, ale wyszło jak wyszło. Co się stało, to się nie odstanie. Ale już wracamy pełną parą. Live'y zaczną się pojawiać. Filmy, regularnie będę o to dbał. Również zacznę coś częściej wrzucać może na Instagrama, bo też tak trochę go nie zaniedbałem, a chciałbym jednak to bardziej poprowadzić. Także obiecuję, że postaram się jakoś zmienić. A na ile mi to wyjdzie, to czas pokaże, także już nie przedłużam, zapraszam do oglądania i widzimy się w Among Usie, w Minecrafcie. Dobra, słuchajcie, gramy sobie giereczkę, także zaczynamy pierwszą giereczkę, kurde, Among Us w Minecraft, piękna sprawa, słuchajcie, dobra, ja sobie zagrałem już tu kilka aren wcześniej, także mniej więcej pojęcie mam, ale przed patrzcie Storage, Electrican, ja musiałem się tej mapy na nowo uczyć, mimo tego, że znam ją dobrze z Amonga, to tutaj po prostu z tej perspektywy jest totalnie inaczej. Dobra, jestem Creepmate'em. O, tutaj mamy fajne skrzydełka, dobra. Jestem białym, okej. Czekajcie, gdzie ja teraz jestem? Halo, czekaj. To jest... to jest chyba... Nie, czekajcie. Nie wiem, co to jest. Halo. Pomocy. Kurde, te śmieci, no jak one... Dobra, zrobiłem. Czekajcie, admin jest tu. Aha, czyli czekajcie, czyli ja idę do... Tu są weaponsy, dobra. Tu mamy O2 i tu mamy Navigation. Jak sobie tu pójdziemy, to mamy Shieldsy. I tu mamy te. Jak to się nazywało? Shieldsy. Jak to się nazywało? Nie pamiętam. Nie jest podpisane niestety. Dobra, tu mamy Storage'a, także na luzie. Dobra, tu mamy zadanie, to sobie może zróbmy od razu. Dobra, co tam się stało? Zadanie światło wyłączyli. Dobra, to idziemy je wyłączyć. Zobaczymy, co się stanie ciekawego. To trzeba wszystkie dać zawsze w dół. Proszę bardzo, oświetlenie jest. Jakieś zadanko tu. O, to są takie śmieszne wenty, co nie? Ale wiecie, nie mogę ich użyć, bo wiadomo, ja jestem impostorem. Security, niestety chyba nie można wejść tu w kamerę. Przynajmniej ja próbowałem. Kolega co robił przy tych wentach? Pomarańczowy zabijał. No dobra, tam się zielonego. Ktoś to potwierdzi. To te... Aha. Say what? Naprawdę? Wyszli impostorzy? Serio? Dobra, a więc jesteśmy w kolejnej gierce, właśnie zaraz zaczynamy sobie. Znowu Creepmate, jest dwóch impostorów, to jest ważne. Dobra, czekajcie, jakie mamy zadania? Najpierw O2 w reaktorze. Czekajcie, tu są tego, tu są te asteroidki, te, jak to się nazywa? Kurde, ty, ja już nie pamiętam nazw tych rzeczy. Dobra, nieważne, idziemy sobie może najpierw do reaktora, bo tam pewnie będzie się dużo działo, dużo osób idzie, także może być niezłe zamieszanie.
Także teraz musimy mieć, jak oni wszyscy wejdą do reaktora, to sprawdźmy, czy ktoś nie będzie próbował killnąć. Dobra, oni stoją na razie. Nic się nie wydarzyło, dobra. Okej. Tu pomarańczowy. No dobra, on sobie... Ciebie, co ty? O kurde, co jest? Już ciało znaleźli. Cyjan, ale dobra. Jasno, że bym zabił. Czarny. Ktoś tu. Tu. Kto był w Ala? Dobra, zapytajcie się, kto był w Ala. Zobaczymy, czy mi coś powiedzą. Ja, jasno, że lol. To zielony pomarańcz, bo jest dwóch impostorów i pomarańcz wychodził. Jasno, zielony, nie ogarnię tutaj jeszcze. No oczywiście taki, no to takie słabe, no jak ktoś pisze, że nie ogarnia jeszcze, to zwykle może tak pisać jako impostor, żeby było, że nie ogarnia. Teraz pytanie, no bo oni raczej nie poczekają, nie zrobią skipa, tylko raczej będą chcieli zagłosować, więc pewnie zagłosują na zielonego, tylko chyba też na niego zagłosuję, bo nawet nie wiem, albo ja skipnę, zobaczymy. Ja sobie skipnę, a zobaczymy jak reszta. Co tu jeszcze jakieś w ogóle na białego poszło, dobra, zobaczmy. No właśnie, wszyscy wyrzucili zielonego, a to nie jest impostor. Dobra, kto nam został? No i w tym właśnie tutaj problem teraz mamy, niestety problemik. No tu wszyscy niby robią, ale wiecie, to różnie może być. Tu ten przyszedł opóźniony. No i teraz tak, pomarańczowy w ogóle na przykład nie przyszedł. Zielony? Też nie. No i to może być tak, albo po prostu ogarniali inne zadania, bo to też może być, ale mogli też być impostorami i szukali w tym czasie po drugim krańcu mapy jakiejś innej osoby. Na przykład, dlatego przejdźmy się tutaj. Co się stało? Energy meeting. Pomarańczowy zwołał zebranie. Róż na oczach. Róż na oczach. Czemu on gada róż na oczach, jak nikt nie zginął? Czowy, a czemu nie poszedłeś do reaktora? Dobra, zapytajmy się, czemu... No, ten fioletowy jest ułom. Pomarańczowy. Pomarańcz i zielony to impo. Dlaczego wam tak uważam? Mówię, oni zawsze nie chodzili do reaktora. Oni nigdy nie chodzili, także głosuję na pomarańczowego. Oni nigdy nie chodzili do reaktora i zawsze kiedy były takie awarie, to oni sobie chodzili po drugiej części mapy prawdopodobnie. Nie był? Nie, to fioletowy, on będzie na mnie gadał. Ojej, będzie problem. Dobra, zobaczymy co napisze. Ja już się przygotuję, bo on pewnie będzie mnie oskarżał zaraz ten fioletowy, bo ja bo ten już mnie oskarżał wcześniej. O byle gówno, że niby jestem impostorem. A, żółtego pyta, dobra. Ja się spytam zielonego. Dobra, zobaczmy co zielony napisze. Ojej, teraz pytanie, co by tu zrobić? Skip. Dobra, mam nadzieję, że posłuchałem koledzy. A, zobaczymy. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. No pierdziele, jakie debile, no. Gdzie pójdziemy sobie tutaj? Nic on robi. No i po co on tutaj stoi? Siema, Eniu! Co on robi? Nie podoba mi się to, słuchajcie. Bardzo mi się nie podoba. Wiedziałem. Co się stało? Czekaj, co? My przegraliśmy czy wygraliśmy? Bo ja nie wiem. My przegraliśmy czy co? A ja coś tak czułem, że ten zielony był impostorem. Widzicie? Dobrze wam mówiłem.